Pierwsza kobieta, która do nas podeszła, to była nasza kelnerka. Można było poznać po niej, że jest nowa. Dopiero rozpoczęła swoją pracę. Była naprawdę miła. Cały czas się uśmiechała. Wzięła nasze zamówienie i poszła. Nie wiem, co się dokładnie stało, ale wszystko trwało trochę długo. Przyszła w końcu menedżerka i powiedziała: bardzo przepraszamy, że tak długo panowie czekają. To przez nową kelnerkę, ale już odsunęliśmy ją od waszego stolika. Wiecie, kelnerki żyją z napiwków. To nie za dobre, kiedy pierwszego dnia pracy odsuwają ciebie od stolików. Widać było, że menedżerka była naprawdę zła na tę pracowniczkę. Powiedziała, że wyśle do nas nową dziewczynę i że to ona będzie nas obsługiwać. Zacząłem troszkę z nią rozmawiać. Mówiłem jej o tym, do czego Bóg ją stworzył, ale ona nie była wierząca. Zupełnie tego nie kupowała. No ja po prostu nie wierzę. Z powodu tego, co dzieje się w kościołach? Bo wiesz co, ja też nie wierzyłem. Nie wierzyłem całe moje życie. Można było poznać po niej, że była zraniona w życiu przez wiele różnych sytuacji. Religia naprawdę rani ludzi. Próbuje narzucić na ciebie różne zasady, których nie jesteś w stanie spełnić. Bez relacji z Bogiem spełnianie tych zasad jest niemożliwe. Na początku odwyku myślałem, że zwariowałem, ponieważ zaczynałem słyszeć głosy. Przeżyłem jednak 3 noce, w których spotkałem się z Jezusem. Nie z religią, z Jezusem. Bo jeżeli Jezus z Biblii jest prawdziwy, jeżeli spotkałabyś tego Jezusa, zakochałabyś się w Nim. Rzecz w tym, że Ty nie lubisz niczego religijnego. Wiesz co, no nie mi się to przydarzyło. Wiem, rozumiem. Gdyby ktoś do Ciebie jednak strzelał z pistoletu, zmieniłabyś swoje zdanie. Prawdopodobnie tak. Rozmawialiśmy z nią trochę. Złożyliśmy zamówienie i sobie poszła. Nasza pierwsza kelnerka pracowała teraz jako witająca. Oczywiście za taką pracę dostaje mniej pieniędzy niż za bycie kelnerką. Cały czas zerkała na nasz stolik, ponieważ cały czas rozmawialiśmy o Jezusie. W którymś momencie zobaczyłem kobietę. Powiedziała do mnie: czy możesz podejść do nas? Chcemy z tobą chwilę porozmawiać. Powiedziała, że jej córka zawsze była bardzo wycofana. Jednak poprzedniego wieczoru, kiedy głosiłeś Ewangelię, kiedy mówiłeś o tym, że mamy być domem, w którym wszystkie nasze pokoje są pełne Jezusa, powiedziała: moja córka wybiegła do przodu i oddała swoje życie Jezusowi. Zaczęła płakać, kiedy słuchała Twojego świadectwa, a potem wybiegła do przodu i otworzyła się na Jezusa. Płakała jeszcze później naprawdę wiele godzin. Zapytałam ją, co czuje. Powiedziała, że czuje się naprawdę kochana i że czuje się szczęśliwa. Ona oddała swoje życie Jezusowi i narodziła się na nowo. Nowonarodzony, wierzący rodzic, który widzi, jak jego dziecko jest bardzo ciche i wycofane, bardzo chce tego, co najlepsze dla swojego dziecka. A najlepsze, co jest, to pełne oddanie Jezusowi. Posłuchaj, gdybym przyjechał tutaj i gdyby oznaczało to otworzenie się tylko Twojego serca, to mój przyjazd tutaj byłby dla mnie tego wart. Świadomość, że Twoje serce zostało dotknięte przez Jezusa, wystarczyłaby mi. Jestem z Ciebie naprawdę dumny. Ta kobieta była naprawdę wdzięczna. Widziała, jak jej córka wybiegła do przodu i oddała swoje życie Jezusowi. Dziękowała mi cały czas. Mówiła: moja córka jest inna. Zmieniła się. Następnego dnia na konferencji widziałem, jak jej córka była cały czas z przodu. Skakała, tańczyła i uwielbiała Jezusa. Ona przez całe życie była pełna gniewu, ale ostatniego wieczoru oddała życie Jezusowi. Jej serce się otworzyło. Płakała przez całą noc. Nie mogła przestać płakać. Przyjechałem wczoraj i głosiłem na arenie. Głosiłem na temat Jezusa. Byłem uzależniony od narkotyków przez 22 lata. Nie lubiłem chrześcijan. Tak naprawdę nie lubiłem nikogo. Wszystko kręciło się wokół mnie. 14 lat temu miałem zginąć w strzelaninie, ale Jezus uratował moje życie. Dlatego całkowicie oddałem Mu swoje życie. Wszystko. Kiedy mówię Ci, że On Ciebie kocha, to naprawdę mam to na myśli. On naprawdę Ciebie kocha. Ona powiedziała, że nie była w stanie zrobić nic innego. Musiała wybiec do przodu. Wybiegła do przodu i powiedziała: Boże, oddaję Ci wszystkie pokoje w moim domu. Wiecie, ona przez cały czas była zamknięta w swoim pokoju i z nikim nie rozmawiała. Ja nie potrzebuję usłyszeć nic innego. To już mnie całkowicie rozłożyło. Jak wielu jeszcze jest takich ludzi. To jest takie fajne, kiedy ludzie patrzą na ciebie i widać po nich, że myślą, kim jest ten gość i co tu się właśnie odstawia. W którymś momencie zwróciłem uwagę na starszą parę. Widać było po nich, że zastanawiają się, o czym ci faceci cały czas tak gadają. Poprosili mnie, żebym z nimi usiadł. Usiadłem więc i zacząłem rozmawiać z nimi o Jezusie. Oni właśnie mnie zobaczyli. Zawołali mnie, a jej mama powiedziała, że poprzedniego wieczoru jej córka płakała przez całą noc.
ponieważ poczuła, że Bóg ją kocha. Można było po nich poznać, że mieli trochę zrozumienia tego, kim Bóg jest, ale nie mieli relacji z Jezusem. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce w tak wielu miejscach na świecie. Wiecie, jest różnica między chodzeniem do kościoła, a poznaniem Go jako Ojca. Tak, być może. Jest różnica. Jedyny sposób na to, żeby poznać Go jako Ojca, to zaproszenie Go, żeby przyszedł i zamieszkał w naszym wnętrzu, w waszym sercu. To była para, która była ze sobą od 30 lat. Żyli ze sobą od 30 lat. Nie myśleli nawet o małżeństwie, ponieważ zdawało im się, że są małżeństwem. Przecież 30 lat spędzili razem. Nie mieli jednak przymierza z Bogiem. Nie byli jednak przekonani o tym, że robią coś niewłaściwego. Sposobem na taką sytuację jest nowe narodzenie. Ponieważ gdy narodzasz się na nowo, przychodzi do ciebie Duch Święty. Ty dajesz Mu swoje życie. On przychodzi do twojego serca i zaczyna eliminować z niego to, co musi zostać usunięte. Jedną z rzeczy, która musi w takiej sytuacji mieć miejsce, to małżeństwo. Jezu, wierzę. Wierzę w to, że umarłeś za mnie i za moje grzechy. Zostałeś wskrzeszony z martwych. Zostałeś wskrzeszony z martwych za mnie. Proszę, przebacz mi moje winy i zamieszkaj we mnie. Chcę, żeby moje życie było Twoim domem. Oddaję Ci moje serce w imieniu Jezusa. Podzieliłem się z nimi moim świadectwem o tym, jak ja żyłem ze swoją dziewczyną przez 9 lat. A następnie do naszego życia przyszedł Jezus. Modlę się, żeby to świadectwo w nich wykiełkowało. Chcę, żeby oni w swoim sercu powiedzieli sobie, musimy się pobrać. Następnie zobaczyłem naszą drugą kelnerkę. Otrzymałem słowo wiedzy o tym, że ma migrenę. Czy miewasz bóle głowy? Czy są to bóle migrenowe? Tak, bardzo często je mam. Masz je regularnie, co tydzień? Tak naprawdę codziennie. Bóg przemówił do mnie, powiedział do mnie, że oni oboje mają problem z sercem. Modliliśmy się o nich i widzieliśmy nieraz, jak Jezus uzdrawia ludzi. Gdy rozmawiałem z Tobą, Jezus powiedział mi, że miewasz bóle migrenowe. Usłyszałem to w swoim sercu. Nie powiedziałaś mi tego, to ja Tobie to powiedziałem. Wiem, że nie wierzysz w Boga i nie staram się Ciebie do niczego zmusić, ale czy mogę pomodlić się o Ciebie, aby te bóle już nigdy nie wróciły? To by było bardzo dobre. Czy mogę się Ciebie pomodlić? Pewnie. Położę moją rękę na Twojej głowie, dobra? Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Rozkazuję, żeby te bóle migrenowe już nigdy nie wróciły. Nasza pierwsza kelnerka cały czas wita nowych gości. Obserwuje wszystko, co się dzieje. Pewnie myślała sobie, ci goście są naprawdę fajni. Szkoda, że straciłam ich stolik. Czemu musiałam tak źle wykonywać swoją pracę? Świat działa w oparciu o uczynki. Jesteś tylko tak dobry, jak Twoja ostatnia praca. Jesteś tylko tak dobry, jak Twój ostatni projekt. Ale w Bożym Królestwie tak to nie działa. Nie jesteś tak dobry, jak Twój ostatni projekt. Jesteś wart tyle, co krew Jezusa Chrystusa. I to się nigdy nie zmienia. Możemy żyć w ten sposób. Możemy żyć w taki sposób, w którym nigdy nie jesteśmy już ranieni przez ludzi. Ludzie muszą to zobaczyć. Kiedy jesteś kelnerką i wykonałaś fatalną robotę, gdy twój szef mówi ci, wiesz co, zajmij się czymś innym. Gdy ktoś zabiera ci twoje utrzymanie, to może bardzo wpłynąć na twoje poczucie wartości. Możesz naprawdę dać się okropnie zranić. Być może zaczniesz nie lubić swojego szefa. Ale możesz również narodzić się na nowo, zdać sobie sprawę z tego, dlaczego jesteś na tej ziemi i możesz wołać o zbawienie swojego szefa. Jeżeli te bóle już nigdy do ciebie nie wrócą, to chcę, żebyś zapamiętała, że powiedziałem ci o Jezusie i modliłem się o ciebie. Zasiewałem ziarna i podlewałem je, ale Bóg jest tym, który daje wzrost. To nie ja jestem tym, który przynosi wzrost, to Bóg. Czasem potrzebny jest czas. To jest błogosławieństwo dla Ciebie. Czy to jest za Wasz rachunek? Nie, to nie jest rachunek. To jest błogosławieństwo dla Ciebie. Bóg Ciebie naprawdę kocha. On dał za nas Jezusa i dlatego my też dajemy innym. Dziękuję. To niecodzienna sytuacja dla mnie. Już mieliśmy się zbierać. Podszedłem do dziewczyny, która teraz była witającą. Mam coś dla Ciebie. Jesteś gotowa? To jest Twój pierwszy dzień tutaj, prawda? Tak, to jest mój pierwszy dzień tutaj. To dla mnie? Tak, to jest dla Ciebie. Dziękuję Ci. Chcemy Cię pobłogosławić. Dziękuję Ci. Jezus naprawdę Ciebie kocha. Bardzo dobrze dawałeś sobie dzisiaj radę. Pamiętaj, to był Twój pierwszy dzień. Bardzo dobrze Ci poszło.
Wpadła mi w ramiona, płakała i płakała i nie chciała mnie puścić. Wiedziała, że inne kelnerki się jej przyglądają. Wiedziała, że menedżerka się jej przygląda. Ona przez ten cały czas myślała, nie dostanę żadnego napiwku, ponieważ źle wykonałam swoją pracę. A tymczasem dostała 100 euro. Boże, proszę Ciebie, żebyś pobłogosławił ją w imieniu Jezusa. Proszę Cię, żebyś przytłoczył ją swoją miłością. Niech zrozumie, jak bardzo jest dla Ciebie wartościowa i jak ogromną ma dla Ciebie wartość. Dziękuję Ci. Amen. Błogosławię Cię. Amen. Właśnie taka jest dobra nowina. Wiesz, widzę, jak pracujesz z dziećmi. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej pracowałaś z dziećmi, ale widzę, że pracujesz z dziećmi, bo naprawdę je kochasz. Marzeniem twojego serca jest praca z dziećmi. Chciałbym, żebyś wyświadczyła sobie przysługę i żebyś podążała za tym marzeniem. Ta praca jest tylko tymczasowa, jest tylko na chwilę. Podążaj za swoim pragnieniem i wlewaj wszystko, co masz w dzieci. Właśnie tym się zajmiesz. Bóg ciebie naprawdę mocno kocha. Proszę cię, nie bój się. Bóg swoją miłością jest w stanie wywrócić restaurację do góry nogami, jeśli tylko odważymy się zobaczyć to, kim jesteśmy. Dzisiaj proszę Ciebie, Jezu, abyś zamieszkał we mnie. Zamieszkaj w moim sercu. Boga bardzo cieszy przyglądanie się temu, jak wróg przegrywa. On czeka na wierzących, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, którzy są przepełnieni prawdą, którzy są uczniami żyjącego Boga, na tych, którzy opowiedzą się po stronie sprawiedliwości, którzy opowiedzą się po stronie świętości i czystości i nie uklękną przed Baalem. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa za to, że zmienisz naszą perspektywę i będziemy patrzeć inaczej na to, co i jak ludziom dajemy. Chcemy dawać ludziom dużo więcej niż to, na co sobie zasługują. Chcemy być radykalnie hojni. Chcemy, aby sytuacja się odwróciła. Wróg sprawił, że oblubienica Chrystusa wygląda na brzydką. Modlę się, żeby ten duch brzydoty został całkowicie zdjęty z Jego oblubienicy i aby ona wyglądała dokładnie tak jak On.